Witam ponownie. Przechodzę do drugiej części doświadczeń związanej z wypieraniem zasad. Tym razem skupimy się na wodorotlenkach znacznie słabszych, mikroczej rozpuszczalnych. Przygotowałem tutaj trzy sole. Chlorek żelaza 3, chlorek żelaza 2, siarczan miedzi. I zobaczymy, jak też można fajnie wyprzeć te zasady z wodorotlenki tych metali. Zacznijmy od chlorku żelaza 2. Proszę Państwa, jeśli to jest roztwór zielony, prawda, bo jony żelaza 2 są zielonkawe, podczas gdy takie żółto-brunatne to jest żelazo 3. Jeśli wlejemy sobie do pierwszej próbóweczki tego roztworu chlorku żelaza 2 i dodamy troszkę wodorotlenku potasu, to strąca nam się, może to słabo widać, ale widać, że zielonkawy osad. O, proszę, proszę, proszę. Jest sobie zielonkawy osad wodorotlenku żelaza 2. Czy muszę akurat takiego mocnego wodorotlenku używać? No proszę Państwa, nie muszę, gdyż jeśli ten sam roztwór, czyli znowu ten chlorek żelaza 2, rozlejemy go do następnych probówek, potraktujemy, może najpierw zaczniemy od mleka wapiennego, czyli wodorotlenku wapna. Jeśli ja ten roztwór potraktuję wodorotlenkiem wapnia, momencik, troszkę potrwa zanim spłynie, ale już opłynie. Proszę zwrócić uwagę, że także biały osad przechodzi w zielonkawy. No nawet ciemnozielony. Jeśli użyjemy mleka magnezjowego, czyli zawiesimy wodorotlenku magnezu, którą wczoraj sobie przygotowałem, no to proszę popatrzeć, o, mamy to samo. No to teraz spróbujmy z wodą amoniakalną. Szybko, żeby sobie nie nasmrodzić. O, i proszę popatrzeć. Osad troszkę się różni kolorystycznie, bo to zależy, w jakich warunkach jest strącany barwa konkretna osadu, ale de facto efekt jest ten sam. Powstaje ten sam wodorotlenek żelaza się wytrąca. Proszę Państwa, z soli żelaza 3 możemy podobnie wytrącić wodorotlenek żelaza 3, który jest koloru rdzawego. No w sumie jest to dosyć istotny składnik rdzy, więc powinien przyzwoity kolor mieć rdza. Gdzie ja położę sobie, weźmy na przykład wodorotlenek magnezu ponownie, bo chcemy być oryginalni i nie posługiwać się tylko oklepanymi NaOH i KOH. O, proszę popatrzeć, powstał osad rdzawy, który tutaj sobie wpływa. Jeszcze troszkę dodam, bo on jest bardziej zbity, więc mniej się rzuca w oczy. O. O, teraz już chyba widać, że to się stało nieprzeźroczyste. Osad sobie powoli opadnie na dno. Natomiast teraz taka zagadka. A co się stanie, jeśli użyjemy mieszaniny jednego i drugiego chlorku? No to zobaczmy. Chlorek żelaza 2. Następnie chlorek żelaza 3. Dobrze. I znowu dodajemy na przykład mleka wapiennego. Przepraszam, magnezjowego. Strąca się osad, ale rdzawy. A dlaczego? Dlatego, że ten wodorotlenek żelaza 3 jest znacznie gorzej rozpuszczalny i znacznie słabszy niż wodorotlenek żelaza 2. Zatem w pierwszej kolejności strąca się ten. Dopiero nadmiar w stosunku do niego zasady spowoduje wytrącenie się tego wodorotlenku zielonkawego żelaza 2. No dobrze, proszę Państwa. A teraz jeszcze zagwozdka.
czy wodorotlenek żelaza 2, czyli ten, jest w stanie wyprzeć wodorotlenek żelaza 3 z jego soli, czyli z chlorku żelaza 3. No to sprawdźmy, co się stanie, jeśli do na przykład tego roztworu dodamy sobie chlorku żelaza 3. Proszę Państwa, osad ten zielony, ciemnozielony praktycznie zniknął. A pojawił się osad rdzawy. I taki paradoks, że bardzo słaby wodorotlenek wyparł jeszcze znacznie słabszy i gorzej rozpuszczalny wodorotlenek. Proszę zwrócić uwagę, że możemy inne kombinacje wziąć. Tu na przykład mam jeszcze siarczan miedzi, który miał być użyty jeszcze przed tą próbą, ale użyjemy to w takim razie w trochę zmienionej kolejności. Jeśli dodamy na przykład KOH, strąca nam się tak zwany galaretowaty osad. Widać na dole, myślę, że widać. Wstrząśniemy tym o... Mamy taki ładnie ciemno-niebieski zruszany osad. Wstrząśnięty. I teraz proszę popatrzeć, co się stanie, jeśli do tego osadu damy na przykład wodorotlenku żelaza 3. Przepraszam, chlorku żelaza 3. Zniknął, pojawił się osad rdzawy. Kolor ma nad roztworem prawdopodobnie jest bardziej niebieski niż to się wydaje, tylko intensywność koloru tego wodorotlenku powoduje, że tego niebieskiego nie widać. Podobnie gdybyśmy sobie zmieszali wodorotlenek żelaza i chlorek żelaza i siarczan miedzi, to powinniśmy otrzymać też jeden z tych wodorotlenków w pierwszej kolejności. Jest to ogólna zasada, proszę Państwa, że przy wspólnym jonie, jeśli dwa osady lub więcej osadów posiada wspólny jon, to w pierwszej kolejności strąca się ten, który ma najmniejszy ilość rozpuszczalności. Zasada ta nie obowiązuje, gdy osady nie mają wspólnego jonu. Ale zawsze, gdy jest jakiś wspólny jon, no to ta zasada obowiązuje zawsze. Proszę Państwa, mamy mieszankę soli miedzi oraz chlorku żelaza 2. I jaki kolor powinien mieć osad? Gorzej rozpuszczalny jest chlorek żelaza, wodorotlenek żelaza 2. Zatem on się powinien pierwszy strącić, więc nie powinniśmy zaobserwować niebieskiej galarety. No to popatrzmy, co się stanie. Jest osad zielonkawy. Jest galareta? No raczej nie. Dopiero następne porcje powinny spowodować wytrącenie się wodorotlenku miedzi, tylko to niekoniecznie będzie widoczne, dlatego że mieszaniny osadów już niekoniecznie są takie fajne jak pojedyncze osady. Ale widać tutaj coś czarnego i to prawdopodobnie jest teraz już od domieszki wodorotlenku miedzi, mieszanki jednego z drugim osadem. No dobrze, dziękuję za uwagę. Przejdziemy zaraz do części trzeciej.